Witajcie! Dziś zapraszam Was na przegląd najlepszych kosmetyków stycznia 2019 roku. Zacznę od produktu do pielęgnacji włosów. Jak widzicie, ale też doskonale wiecie, posiadam włosy długie, farbowane. Pielęgnuję je w szczególny sposób. Myję w dwóch krokach. Pierwszy krok to tutaj mamy szampon, taki dosyć mocno oczyszczający, który stosuję na same włosy i doczyszczam nim pozostałości po środkach do stylizacji, wszelkie zabrudzenia. Drugi szampon, który jest już bardziej, można by było powiedzieć, odżywczy, ale też taki, który chroni mój kolor włosów, stosuję szczególnie na skórę głowy i delikatnie dopieszczam również końcówki moich włosów. Dla mnie najważniejsze właśnie w szamponach jest to, żeby one dobrze oczyszczały, dobrze się pieniły, ładnie pachniały, ale też sprawiały, że moje włosy nie będą się kołtunić, nie będą się plątać, będą się dobrze rozczesywały. I zawsze po takim myciu stosuję odżywkę do włosów. W grudniu trafiła do mnie przesyłka PR-owska od marki, której tak naprawdę do tej pory nie znałam. I bardzo mnie ta marka zaciekawiła już po użyciu samego szamponu. Marka Desange, która już tak naprawdę istnieje na rynku od 60 lat, od chyba niedawna jest też na naszym polskim rynku, posiada w swojej ofercie produkty takie profesjonalne do pielęgnacji domowej. I ten szampon, słuchajcie, ten szampon to jest mistrzostwo świata. Tyle plusów, ile ja tutaj znalazłam, to się po prostu w głowie nie mieści. I nigdy bym nie przypuszczała, że aż tak pozytywnie będę wypowiadała się na temat szamponu do włosów. A uwaga, przetestowałam ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. W składzie tego szamponu mamy przede wszystkim trzy ważne olejki. Olejek arganowy, olejek kameliowy oraz olejek prakaksi. Co to jest za olejek prakaksi? Nie mam pojęcia, więc jeśli Wy wiecie, piszcie mi w komentarzach. Olejek arganowy i też olejek kameliowy znany jest z właściwości silnie regenerujących, odżywiających, odbudowujących nie tylko naszą skórę, ale właśnie też włosy. I zastosowanie tych trzech olejków powoduje efekt, z którym nigdy do tej pory się nie spotkałam. I to nie jest taki efekt, który pojawia się po umyciu włosów. To już czujecie podczas mycia włosów. Dosyć gęsta konsystencja, o takim lekko brązowym zabarwieniu, jak widzicie, i to myślę, że jest też kwestia właśnie olejku arganowego. Zapach bardzo przyjemny, taki ciepły, lekko orientalny, nie jest też drażniący, nie jest też mocny i też nie pozostaje długo na włosach. Myślę, że przypadnie Wam do gustu. Maska z tej samej serii również posiada taki zapach, plus też olejek, który przetestowałam. Więc myślę, że cała ta seria trzech olejków będzie w takiej nucie zapachowej. Odrobina tego szamponu wystarczy, żeby umyć włosy. Bardzo fajnie się pieni, nie podrażnia skóry głowy i podczas spłukiwania czujecie tak niesamowitą gładkość włosów, jakbyście nałożyły silnie regenerującą maskę i ją spłukiwały. Nie ma mowy o jakimkolwiek splątaniu, pięknie rozczesują się włosy, one są niesamowicie gładkie i przyjemne w dotyku. To jest coś fantastycznego. 24 zł za 250 ml. Spróbujcie. Chociaż, żeby sprawdzić ten efekt podczas zmywania szamponu z włosów. Myślę, że Wam przypadnie do gustu, chociaż nie ukrywam, nie wiem jak ten szampon sprawdzi się w przypadku włosów cienkich i bardzo delikatnych, bo tutaj mamy jednak zawartość tych olejków, które mogą powodować lekkie obciążenie włosów. Ale myślę, że jeżeli dobrze spłukacie włosy, to nie będzie aż takiego mocnego efektu przeciążenia. Także polecam Wam, to jest moja perełka styczniowa, grudniowa w sumie też, odkrycie ostatnich 2 miesięcy, naprawdę coś wspaniałego. Teraz przechodzimy do pielęgnacji twarzy i tutaj pokażę Wam dwa produkty oczyszczające do demakijażu. Dwie zupełnie inne marki, dwie zupełnie inne pojemności, jak również składy. Na temat tej pianki wypowiadałam się już w jednym z moich daily vlogów.
Jest to pianka oczyszczająca, złuszczająca marki Dermaceutic, która w składzie posiada 15% kwas glikolowy. Kwas glikolowy jest zaliczany do kwasów lekko drażniących. W zależności od swojego stężenia to uczucie na skórze może być mocniejsze. Tutaj mamy aż 15%, więc jest to naprawdę bardzo dużo. Jako posiadaczka skóry wrażliwej odczuwam ten produkt na skórze przy takim pierwszym zetknięciu. To jest pianka, więc ona jest naprawdę bardzo, bardzo delikatna, jeśli chodzi o formułę. Należy ją rozprowadzić na skórze, a następnie zmyć. Jeśli Wasza skóra jest bardzo wrażliwa i bardzo delikatna, ten produkt może się u Was nie sprawdzić właśnie ze względu na działanie tego kwasu glikolowego w tak dużym stężeniu. Ale jeśli posiadacie skórę mieszaną i chcecie ją bardzo dobrze oczyszczać, to gorąco Wam polecam. Co prawda, uważam, że jest to pianka, której nie powinniśmy stosować w codziennej pielęgnacji. Raczej bym tutaj była za tym, żebyście stosowali ją co drugi dzień, co trzeci dzień albo raz w tygodniu jako takie dopełnienie złuszczające w przypadku cery mieszanej, cery tłustej, żeby też Wasza skóra fajnie wyglądała i żeby te pory były właśnie dobrze oczyszczone. Natomiast w takiej codziennej pielęgnacji, zarówno rano i wieczorem, ostatnio stosowałam piankę marki Caudalie. I to nie jest u mnie nowość, ponieważ ja tę piankę znam już od dłuższego czasu i ona bardzo dobrze się u mnie sprawdza. Zresztą ja o marce Caudalie wspominałam Wam wielokrotnie i o tych kosmetykach. I kiedy skończył się mój żel tonizujący, kojący z Bandy, postanowiłam wprowadzić właśnie tę oto piankę z Caudalie do codziennej pielęgnacji. Ta pianka ma już nieco inną formułę, jeśli chodzi o piankę złuszczającą. Ona jest, ja bym powiedziała, gęstsza, nawet jak poczujecie taką piankę właśnie w dłoni, gęstsza, bardziej taka bogata i też tutaj w przypadku tego produktu wystarczy jedna pompka, żeby rozprowadzić ją na całej twarzy. Tutaj raczej bym się skłaniała, że będą to dwie, a nawet trzy pompki. W składzie tego produktu nie ma mydła, więc to też jest bardzo ważne i nie ma substancji kontrowersyjnej jak na przykład parabeny. Zresztą marka słynie z tego, że stawia na naturalne składy, które naprawdę bardzo fajnie sprawdzają się na skórze. I jest to też taki produkt, który będzie odpowiedni dla cer wrażliwych. W sumie to mogłabym powiedzieć, że do każdego typu cer. Jego zapach tej pianki jest bardzo przyjemny i to jest połączenie kwiatów białej róży z taką nutą arbuzową. Bardzo ładnie umila nam tą codzienną pielęgnację i nie podrażnia skóry, doczyszcza, pozostawia ją taką odświeżoną, pełną blasku, bardzo fajny kosmetyk. Dostaniecie go w wybranych aptekach, jak również w sklepie internetowym na stronie marki. Oczywiście ja w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam linki na te produkty, więc będziecie mogli sobie bezpośrednio je kupić. I ta pianka jest dostępna w kilku pojemnościach. Ja akurat tutaj mam 150 ml, czyli tą największą, ale jest też pojemność 50 ml, więc gdybyście chciały sobie wypróbować i zobaczyć, czy rzeczywiście ta pianka się sprawdza i fajnie tą skórę odświeża, doczyszcza, zwłaszcza w porannym myciu, w porannej pielęgnacji, to polecam Wam się z nią zapoznać. Czyli dwie pianki, które ostatnio świetnie się u mnie sprawdziły w ostatnich 2 miesiącach. Pozostaniemy na chwilę jeszcze przy pielęgnacji twarzy i pokażę Wam kosmetyk z tej półki luksusowej, co prawda polskiej marki, i kosmetyk, który już zużyłam, a nadaje się do wieczornej pielęgnacji. Zobaczcie na to przepiękne opakowanie. Wiem, że większość z Was od razu poznała, o co chodzi i co to za marka. Tak, jest to Yonel, czyli nasza polska marka, i seria Diamond, czyli ta seria najbardziej luksusowa, jeśli chodzi o markę, i też, uwaga, najdroższe produkty, bo ten kosmetyk, czyli ten krem na noc w pojemności 50 ml, tak, 50 ml, kosztuje aż 360 zł, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ta seria została wydana na 5-lecie istnienia marki, więc założycielki marki, właścicielki marki chciały zrobić coś takiego właśnie
właśnie luksusowego, co nas kobiety dopieści pod każdym względem, zarówno jeżeli chodzi o skład, jak też i opakowanie, bo oprócz tego, że wyglądają one naprawdę jak takie diamenty z odrobiną złota, to też mamy akcesoria do nich i tutaj na przykład przy tym kremie jest taka złota szpatułka. Ta seria różni się od pozostałych zapachami, jak również też konsystencjami. Jest ona przeznaczona do każdego typu skóry. Mamy w niej zastosowaną nanotechnologię, czyli to, co tak naprawdę wyróżnia Yonel na naszym rynku, ale w składzie tego oto kremu na noc są m.in. cząsteczki diamentu, jest złoto, jest jedwab, są ceramidy, są fosfolipidy, są też peptydy. Substancje, które naprawdę fantastycznie działają na naszą skórę i to widać w dosyć szybkich efektach. Nie wiem, czy pamiętacie, chyba w podsumowaniu ulubieńców miesiąca grudniowych pokazywałam Wam nanomaskę biocelulozową, właśnie też z tej serii, w której się absolutnie zakochałam i nie da się ukryć, że pokochałam również ten krem, który ma bardzo przyjemną, gęstą konsystencję, białą, delikatnie też ładnie pachnie i nie szczędziłam sobie tego kremu. Nakładałam go w dosyć dużych ilościach wieczorowej pielęgnacji, a rano, kiedy się budziłam, ta moja skóra wyglądała rzeczywiście pięknie. To, że w składzie mamy cząsteczki diamentu, nie oznacza, że są tutaj też jakieś drobinki błyszczące, czy na przykład złoto. Tutaj absolutnie tego nie ma. Chodzi o to, że te substancje pobudzają nasz naturalny kolagen do produkcji, zwiększają tą produkcję, a przez zastosowanie nanodysków wnikają głębiej w naszą skórę i też to działanie szybciej widać. No i oczywiście te peptydy, ceramidy, które odbudowują naszą skórę, tą warstwę hydrolipidową, złoto, które nas dopieszcza, rozjaśnia skórę, rozświetla. Mogłabym Wam opowiadać i opowiadać o tym kosmetyku, ale no niestety nie ukrywam, że jest to bardzo drogi krem i nie każdą z Was, każdego z Was, bo mężczyźni też wiem, że sięgają po markę Yonel, nie będzie na niego stać, chociaż jeśli macie ochotę na takie luksusowe dopieszczenie i efekt, który będzie bardzo szybko widać, lub też szukacie pomysłu na prezent dla kogoś, to pomyślcie o tych kosmetykach właśnie z tej serii diamentowej, bo są one warte tych pieniędzy, które zainwestujecie. Dużych pieniędzy, ale efekty będziecie widać, będziecie widzieć. I w przypadku tego kremu mogę Wam to zagwarantować, naprawdę coś wspaniałego. Zresztą Wy wiecie, że ja po Yonel sięgam już od kilku dobrych lat. O ile to nie będzie 5 lat, czyli tak naprawdę od początku marki. Miałam wiele perełek, do których wracałam. Kilka kosmetyków zostało też wycofanych z oferty, za co bardzo, z tego powodu bardzo ubolewam. Ale cieszę się, że marka się rozwija i wprowadza nowe kosmetyki na nasz rynek. Nie wiem, jak to będzie w tym roku, podobno mają być kolejne ciekawe perełki, także czekajmy, a tymczasem seria Diamond jak najbardziej na tak. No dobrze kochani, czas pomału kończyć tych ulubieńców styczniowych, kosmetycznych i pokażę Wam teraz coś z makijażu. Będą to rozświetlacze. Ostatnio pokończyły się praktycznie wszystkie moje rozświetlacze, które miałam gdzieś tam w swojej makijażowej szufladzie i wyciągnęłam z tej szuflady takie oto trio marki L'Oreal. Ja w swoich zasobach kosmetycznych nie posiadam wielu kosmetyków L'Oreal, jakoś nieczęsto sięgam po te produkty, ale miałam właśnie takie trio, taką paletkę trio, a nie przepraszam, tu są cztery rozświetlacze, nie wiem co mi się tak wzięło z tym trio i to jest ta wersja jaśniejsza, bo wiem, że jest też paletka w wersji nieco ciemniejszej. Dlaczego wyróżniłam w tym miesiącu, czyli w styczniu, właśnie tę paletkę? Bo jak do niej wróciłam, to zdałam sobie sprawę, że rzeczywiście bardzo ją lubię. Mimo tego, że te rozświetlacze dosyć mocno się pylą, ale zobaczcie, jak jest jej zużycie. Najciemniejszy rozświetlacz jest nie dla mnie. Ten rozświetlacz na początku ma taką niebiesko-różową poświatę. Tutaj był taki lekko złoty, który zużyłam praktycznie, jak widzicie, do samego końca. I w styczniu sięgałam po taki
lekko różowy, ja bym powiedziała, że to jest takie rose gold, bardzo, bardzo delikatne. Ten żółty, złoty mocniej było widać na skórze niż ten. Ten bardziej naturalnie, to już jest taka zabawa, którą jeżeli lubicie rozświetlenie, możecie gdzieś sobie tutaj delikatnie dodać. Ale te rozświetlacze, mimo tego, że dosyć mocno się pylą, wyglądają naprawdę przepięknie na skórze. No niestety, opakowanie nie daje rady, no ale jak to jest w przypadku marek drogeryjnych, producenci nie inwestują aż tak dużych pieniędzy w opakowania, więc trzeba się liczyć z tym, że one zaczną się wycierać, tak jak u mnie tutaj na rogach, zacznie się ten plastik troszeczkę zniekształcać, rysować, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak skóra wygląda i w przypadku tych rozświetlaczy wygląda pięknie. To nie jest też drogi produkt i jeśli szukacie fajnych rozświetlaczy na taką kieszeń, które Wam pozwolą na to, żeby wydać troszeczkę pieniążków, ale nie za dużo i później nie żałować, że wydałyście kupę pieniędzy, a rozświetlacze wyglądają fatalnie na Waszej skórze, to polecam Wam właśnie tę paletkę, tę wersję jaśniejszą, czyli tych jaśniejszych rozświetlaczy w odcieniu 01 Moonlight, 02 Oh My Gold, 03 Pink Pearl i 04 Bronze Glaze. Wystarczy Wam naprawdę na długo, chociaż szykujcie się na to pylenie, ale jest ona godna uwagi i myślę, że zasługuje na miejsce w najlepszych kosmetykach stycznia. Mam nadzieję, że doczekaliście do końca tego filmu. Pokazałam Wam perełki kosmetyczne, które sprawdziły się u mnie w ostatnich tak naprawdę 2 miesiącach, czyli jeszcze w grudniu i w styczniu. Jak to będzie w lutym? To się okaże, ale uwaga, szykują się kolejne perełki. Mam nadzieję, że coś Was zainteresowało, coś Was zainspirowało. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat tych kosmetyków, czy już je znacie, czy macie już jakąś wyrobioną opinię na ich temat, a może zupełnie ich nie znacie i też Was zaintrygowały. Czekam na Wasze komentarze. Przypominam o linkach do tych produktów, które znajdą się w opisie do dzisiejszego filmu. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Pa!